Witaj, Szymaszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Orbo Plus jako społeczeństwo niebieskiej róży. W ostatnim odcinku wreszcie się nam trochę udało odbić, że tak powiem, rzeczy, ale widzę, że nasi sojusznicy, którzy przyszli nam pomóc, właśnie postanowili, że jednak będzie najlepsza pomoc poprzez wchodzenie w to, co my chcemy zrobić. Dobra. Trochę mi się to nie podoba, ale okej. W międzyczasie my tutaj badamy tutaj oczywiście rzeczy, które nam są potrzebne. Tutaj to nie jest zbytnio nam potrzebne. Tutaj jest pytanie, czy chyba te, bo reszta to jest takie, może tego weźmiemy, bo to się nawet może przydać. Więc tak, jeżeli w takim razie nasi drodzy sojusznicy tak bardzo chcecie nam pomóc, to my wykorzystamy waszą chęć poprzez zrobienie pewnego manewru. Kurde, nie był manewr, który chciałem. Nadal nie mamy zbytnio mało manpowera tego. Mamy more human power. Nie, to jest akurat to bardzo OP. A co tam mamy jeszcze? Central Manual Prospectors. Okay, więc głównym naszym teraz tym, co chcemy zrobić, to jest tutaj przejście, tylko że oczywiście to się nam nie uda, jeżeli my nie wyślemy kogoś tutaj, żeby chronił nasze tyły. Okay, tutaj przytrzymajmy w takim razie. I jeszcze wyślimy tutaj, bo tak to się nam może nie powieść. Okej. Teraz spróbujcie się wycofać, a my tutaj dobijemy resztę. Dobra, dwie dywizje to zawsze coś. O, wreszcie się udało nam zrobić to, co chciałem. W takim razie wszyscy wracajcie. Sojusznicy nas nie obchodzą, nasi. I dawajcie mój manpower. Armor. Widziałem, że coś blisko. Okej, okay, w takim razie badanie. Potrzebujemy tego. Ten jest, czy coś jeszcze bardziej potrzebujemy? Jak na razie nic. Podoba mi się trochę ten mod z tego względu, że to jest taki trochę, tak powiem, trochę przez pewien czas Ecclesia at War i Old World Blues były takimi modami, które były na podobnym poziomie, czyli że nie były jeszcze doskonałe, ale były na dobrym poziomie. A teraz to Old World Blues to wyskoczyło. Po prostu wyskoczyło, powiem wam szczerze. Chociaż też nie jest coś takiego, że oni nie mają braku w deweloperach. Wydaje mi się, że Ecclesia at War trochę bardziej jest, że tak powiem, lepsze, jeżeli chodzi o deweloperów, stan deweloperski. Ale Orbo Blues nadal jest fajny. Oj, miałem w sumie, tak się zastanawiałem, jaką historię opowiedzieć podczas odcinka. Opowiem wam dzisiejszą historię, jak prawie się zadławiłem. Wiem, to jest jedna z tych dziwnych historii, gdy człowiek mówi o czymś, co mogło spowodować śmierć, ale tak naprawdę jest to mega głupie. Ponieważ jadłem sobie kolację, już nie będę mówić co dokładnie, ponieważ po prostu czasami można tym samym spowodować, że wy będziecie głodni. No i jem sobie kolację, no i sobie zjadłem, no i co sobie tak wziąłem, że takie, że o, napiję się herbaty. Biorę tą herbatę, wypijam i później takie, maści roz, poszło wszystko w złą dziurkę, poszło mi do płuc i prawie całą ten łyk musiałem wypluć. Ponieważ po prostu, dobra, może się postaramy uwolnić tych, czy chcemy w ogóle? Wydaje mi się, że my w ogóle zabiliśmy już mega dużo ich dywizji, wykorzystując dosłownie nic. Ale zobaczymy. Więc tak, to jest jedna z tych dziwnych historii, które człowiek wam opowie, która
szczerze mało co znaczy, nawet nie jest jakieś mega straszne, po prostu tak jest. Ale mam taką też inne straszne historie w swoim życiu, więc to nie jest tak, że to jest najstraszniejsza. O nie, o kurde, złapali agenta? Nie w ogóle mogą łapać? Dobra, ile fabryk jest potrzebne? Bra. Jedna. Zero fabryk. No naprawdę nie sądzę. Dobra, commencement ready, prepare. I w takim razie jeszcze sobie tutaj damy oczywiście wszystko, co nam potrzebne jest. I ta wojna jest easy, nie powiem. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzę, co tutaj mam. Daily, political, to jest nawet dobry. Akurat w tym modzie dawanie tego jest akurat nawet na spoko poziomie. Okej, okay, Power Armor już wszedł do tego. Stonks. Nice. No jeszcze możemy coś sobie zrobić na core. To też jest nawet dobry. Wow, ile tych mamy? More support. Myślę, że nie jest takie ważne. Tutaj. Czyli to wy zaatakowaliście? Nie, wy, ale i tak my jesteśmy w wojnie, tylko z tym jeszcze nie zostali wezwani i raczej nie mogą być wezwani. To jest takie jakby wschodni oddział i oni po prostu zbytnio nie mogą nic zrobić. Jakie chamy! Dobra, nie. Wy tak chcecie? To ja tak zrobię. Uciekacie. Dobra, przyjmijcie to. Możemy się wycofać realnie. Sobie tą jedną dywizję spróbujemy okrążyć. Dobra, to może zostać. Z tym się zajmij tym. I odetnij ich i w sumie wracamy na nasze stanowiska. Tutaj żadnego szyfru nie robimy. Dobra, w takim razie róbmy. Dobra, jeżeli to jest za darmo, no to dlaczego nie? Widzę, że tutaj też niektóre opcje zostały wycięte. Zazwyczaj są wycinane. Znaczy się w sumie też AI można wyciąć. To jest 50, wow. Forces też możemy zrobić. To jest zazwyczaj wycinane w ogóle przez GUI, bo... A i to jest akurat prosto porobić, bo wystarczy zablokować w ogóle w kodzie. Mi się wydaje, że jak możecie zauważyć, może to być nawet bardzo, bardzo, ale to bardzo dobra pozycja dla nas obecnie. My tutaj nic nie mamy. O, możemy zrobić baterie lepsze. Tutaj nic. Gliders, co to jest? Aha. Wszystko dla ludzi. Nawet nie zrozumiałem tego. Po prostu AI głupie. Okej. Okay. Tutaj się biją. Na szczęście inni. Chciałbym zobaczyć, czy Meksyk został jakoś pozmieniany. Takie wiecie. Nie, wydaje mi się, że Meksyk to co jest, to jest. Oni są śmieszni, ponieważ możemy po prostu ślub z nimi zrobić. Wy macie jakieś drzewko? Nie, część tutaj nie ma. To jest takie nacje, żeby były. Czasami nie rozumiem. Dobra, więc tak, zróbmy jeszcze taki jeden ostatni super atak. I wtedy sobie będziemy kończyć. No, nie wiem, czy to mi się uda. Na górze. Nie, to na górze to kompletnie mi się nie uda. Dobra. Więc tak, pójdziemy. No i
gdyby się przydał, o to włączyć. I czy coś tutaj możemy zrobić? Nie, dobra. Przechodzimy realnie dalej. Tutaj nie możemy tego wybadać, ponieważ inne badanie. To w sumie możemy to zacząć badać. Mamy ten. Wybadajmy, nie wiem, z 3 dywizje. Jeden ten najtańszy, ponieważ oni i tak mają wypełniać mi front. Okej, okay, chyba jeszcze się nie zorientowali, że są okrążani. Dobrze dla nas. Ta dywizja, nie wiem jak ona żyje. Ją już ratujemy, nie wiem który raz. Dobra, i to będzie ostatni raz. My teraz dajemy rozkaz na front. Bo rozwaliliśmy większość armii. No, Petruccico zostało przyjęte. Niemiło, ale zawsze coś. Okay, jak zwykle mamy mega dużo tych rzeczy. Pytanie jest takie, czy jest coś takiego, co mi się przyda? 5%. Power Armor mi się podoba. Może być później przydatny. Na razie sobie weźmiemy tych. A, i tak mamy mnóstwo tego, więc... Więc może się by przydało tutaj, czekaj, bo ci to też byli dobrzy, żeby porobić sobie dalej. A, to jest takie, że w ogóle bierzemy wszystko, dobra. A, jednak nie. Dobra. O kurde. Nadal nam nie jest potrzebny war support. Tutaj możemy sobie wziąć tych. Wydaje mi się, że wszyscy to są agenci jacyś. Czekaj, jak to jest? A, bo ci dołączyli. Ich mamy. Czekajcie, gdzie ich atakujecie? Tutaj. Ale to i nie atakuję ich. Nie powiem, jeżeli tam wysłali dywizję, to by się przydał teraz przeprowadzić atak. Weźmy te roboty. Okej. Okay. W takim razie wszyscy na front. I atakujemy. Jak to wygląda z tym? No, to już zrobiliśmy. I powoli robimy, ale raczej się nam nie uda to zrobić. To czas i mega wielki atak. Nie mają już zbytnio dywizji. Dobra. Mojave coś tam walczy z Brotherhoodem. Kajaki, zawsze fajne. Zatem dodajemy dalej to i kontynuujemy nasz atak. Right, capital menu. Podoba mi się, że Biomotors jest własnym krajem. To jest zbyt drogie i tak realnie to nic nam nie daje. Bierzemy sobie to. Okej. Okay. Wejdźcie im po prostu do stolicy. Ta stolica trochę dziwnie wygląda, ale okej. Okay. No, tereny nie powiem, nie są jeszcze jakieś takie znakomite, ale jakoś nigdy nie narzekałem na hide mapę. Oraz taki rodzaj moda. Przynajmniej dobrze, że niektóre cieśniny zostały usunięte. Ponieważ niektóre cieśniny naprawdę są głupie, ale widzę, że jednak nie. Że w swoim własnym modzie dodałem to i nie powiem, trochę głupie jest. Dobra, póki mamy wojnę, to ja to biorę. Potrzebujemy ten manpower weekly. Czego nie mamy? Power armor. Power armor na podstawowej wersji. Więc... Okej. Okay. Pytanie jest z tym, bo to jest makeshift to, a to jest basic weaponry. Dobra. To chciałem tylko zobaczyć. Dobra, dalej tutaj mamy coś do tego. Jak zwykle mamy jakieś rzeczy, które obecnie... Obecnie nie będziemy budować, bo mamy political power. Tak, Lenus przegrał. Gdzie jest stolica następna? Tutaj w sumie. A stolica jest na pustkowiu. Okej, okay, Lenus przegrał, tak. A, jedna tura.
Słabo. Dobra, zbieramy wszystko. Confirm. Okej. Conquer an old. Ciekawe. Dobra, mamy jeszcze dużo czasu, ale możemy już tutaj odpalić. Has any people nation conquer a non-people nation? People, czy chyba to ideologia? Tak. Nie powiem, dużo jest jakichś takich małych. Teraz, czy to oznacza, że Cezar teraz będzie chciał nas zjeść? Okej, okay, Four Wars of Apocalypse, Volatile Shark Market. Cha-ching! Against unregulated shark market, country-based not income. Nie, może tak. Let them come and we will allow to them. The followers are grabbed that will allow to his special powers decision to gain certain benefits. However, if we are cruel, wicked and bloodthirsty, they will have demands of their own to make and on us. No to weźmy. Nie wiem co, realnie co to aż tak bardzo daje. Więc tak, tutaj możemy sobie przyłączyć realnie na research sector. To jest nam potrzebne. Federal investigation. Na razie tam nic nie mamy z tym, więc tutaj w sumie jest napisane, że realnie tutaj nic nie mogę robić. Dobra, dajcie chwilę, to nam się tutaj zrobi to. Dobra, tutaj jest jakiś takich randomowych mechanik, które są podstawowe dla po prostu albo blues, ale nie, po prostu czytam to, muszę przeczytać najpierw. Okej, więc wygrana. Najbardziej mi się podoba, że spodziewana. No, nie powiem, spodziewana. Okej, witaj dyrektorze. Okej, okay, czyli teraz będziemy musieli szukać tego Jeffrey'ego. Okej, okay, investigation. Tak, szukamy. W takim razie naszego dyrektora. W międzyczasie my możemy porobić przeciwko, nie wiem, jakimś naszym sąsiadom. To najlepiej zrobić przeciwko naszym sąsiadom. I sobie powysyłamy tutaj pomiędzy sąsiadów nasze roboty szpiegowskie. Nikt się nie zorientuje. Nikt. Okej. Okay. Great news. Mi się podoba. Realnie to byśmy sobie tych zmienili na Earth Defense Forces, dlatego że potrzebujemy. I nie wiem, czy coś się zmieniło. Realnie sobie teraz rozstawcie się tak po kraju i zacznijcie trenować ten. Power Armor to jest kompletnie nas po prostu postawił na nogi. Okej, okay, wysyłamy. I coś tutaj jeszcze możemy sobie lepsze porobić. I kajaki ofensywne. Okej, okay, Rioters. Okej. Okay. Więc tak, confidential. Okej, okay, więc tak, albo możemy wziąć oficera.
pytanie jest takie, bo mamy, że old files by the book the incident nieciekawe project mogul wo redacted nie wiem co to da nam, ale zobaczmy co będzie w tych rzeczach. Okej, okay, czyli znaleźliśmy jakiś pokój z masą dokumentów. I... no i co? No i musimy zobaczyć, co to jest. Roswell Space Watcher Air Range. No, może to być lepsze. A czy się teraz nam oblokowali różni? Nie. Dobra, pytanie jest takie, czy coś tutaj mamy. Mamy tych. Chyba tutaj chodzi o to, żebyśmy po prostu jak najbardziej byli przyjaźni dla nich. Dobra, niech się jedna dywizja. Kurde, przełączę to, bo to brzmi jakby mi mucha leciała pomiędzy uszami. Okej, okay, the incident. O nie, kosmici. Znaleźliśmy kosmitów, to chyba dobrze. Nie powiem. I ta muzyka. Dobra, ground. Tak, ja powiem szczerze, damy im to, dlatego że dlaczego nie? I coś tutaj mamy, front row robots, w sumie mamy front row robots. Mamy oczywiście resistance do tego, co oznacza, że musimy się zobaczyć, jak to wygląda z Occupied Territories, Caravan Guard. Jest spoko, no. Nie jest jakieś złe. Okej. Okay. No. Już się ustawili. Okej. Okay. Okej, okay, czyli odgadliśmy jakiś projekt moguł, który wcześniej był, żeby stworzyć bronie, co sprzeciwdziałają, ten agent. No i wydaje się, że części się udało, ale w części. Okej, okay, więc tak, możemy sobie tutaj porobić, czy coś mamy, to mi się podoba. Też jest fajne. No, kurde. Nie powiem, oni nawet dobre mają bonusy. Okej, okay, w takim razie kontynuujemy nasze badania. Teraz musimy wynaleźć czapkę. Ale myślę, że na tym zakończymy. Zobaczymy, co będzie. Redakty zgaduję, że nic nie będzie. Dopiero później zobaczymy. Ale zobaczymy, oczywiście. Więc był z wami Trechon. No to... cześć!